proszę jeszcze zadeklarować, że przypadkiem nie porzuci pani kariery po tym rozczarowaniu i po tym rozgoryczeniu. W 100% no nie mogę na to odpowiedzieć, bo pewnie będę się musiała skontaktować z psychologiem, a kto wie, czy nie z psychiatrą po takich wydarzeniach. Bardzo dawno nie mówiło się tak wiele o polskim pływaniu. Niestety nie o sukcesach tutaj mowa, a o cofnięciu pływaków z Igrzysk Olimpijskich. Wielkie media światowe komentują sytuację, środowisko pływackie jest wręcz zszokowane, a wielu ludzi nadal nie wie, co o tym wszystkim ma sądzić. Hejtować pływaków czy PZP? Więc o co w tym wszystkim chodzi? Mamy dwie formy kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie, A i B. A umożliwia nam start w konkurencjach indywidualnych. B umożliwia nam start w sztafetach, ale kwalifikacja B uprawnia nas do startu indywidualnego, jeżeli dostanie się specjalne zaproszenie Federacji FINA. 7 naszych pływaków pojechało z literką B na koncie, 6 z nich niestety musiało wrócić przez niedopatrzenie Polskiego Związku Pływackiego. Niedopatrzenie, a raczej karygodny błąd polegał na zgłoszeniu zawodników do startów indywidualnych, a nie do sztafet, w których zawodnicy byli zakwalifikowani. I tak sobie myślę, że z jednej strony nie możemy wymagać, aby zawodnicy, którzy codziennie trenują, skupiali się na przepisach i czytali pewnie dziesiątki stron PDF-ów na stronie FINA, a z drugiej zaś strony wiemy, jak funkcjonuje PZP. W świecie pływaków, w historii, gdzie ktoś jest pokrzywdzony, znamy całkiem dużo, na przykład Diana Sokołowska, Marcin Cieślak czy na przykład Konrad Czerniak. Jak dla mnie w miarę sensownym byłoby sprawdzić, czy aby na pewno biurokracja PZP podołała, dopytać, poczytać, no bo jak to zostało wielokrotnie powiedziane, zatrzymała się już x lat temu, jeżeli chodzi o rozwój. Przygotowania do Tokio z pewnością były kosztowne. Nawet jeżeli PZP ugnie się, w co szczerze wątpię, i wypłaci jakkolwiek to nie zabrzmi, rekompensatę pływakom, to wysiłek, niezłomność i marzenia raczej nie są do zwrócenia, jakiekolwiek nie byłyby to pieniądze. Pływacy, którzy wrócili, szykują pozew zbiorowy, PZP wydaje oficjalne oświadczenie, w którym umywa trochę ręce od całej sprawy. Pan prezes Słomiński nie zjawia się na sejmową komisję, tak jakby unikał niewygodnych pytań. Opinia publiczna w większości chce dymisji. Co będzie dalej? Czy sprawa ucichnie, a prawdopodobne sukcesy polskich pływaków przećpią całą tą sytuację? Dajcie mi proszę znać, co wy o tym wszystkim sądzicie w komentarzach. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam też na grupę Swim for Smile na Facebooku, na Instagrama i dzięki, że jesteście.